Witam Państwa serdecznie po raz drugi. Mam przyjemność Państwu przedstawić gotowe urządzenia, które skonstruowałem w ciągu 3,5 roku swojej pracy. Są to urządzenia dość zaawansowane technicznie, pomimo tego, że być może wyglądają niepozornie i niektórzy naukowcy mogą troszeczkę na to spojrzeć takim okiem, jako mało zaawansowane, ale jednak zastosowane są bardzo, bardzo duża technologia w tym wszystkim tutaj. Może to pokrótce omówię. To są trzy akumulatory żelowe, 12-woltowe, 4-amperogodzinne. One dostarczają prąd do sterownika, który de facto jest regulatorem DC i on przekazuje sygnały na sterownik funkcyjny, który dostarcza impulsów do tego silnika. Omówię teraz troszkę te urządzenia. To urządzenie jest fabryczne, w związku z tym nie będę się wypowiadał. Wiem dokładnie, że tu jest zaawansowana technologia w tym urządzeniu. To jest regulator CC395. Natomiast tutaj są zastosowane dwa mostki kluczujące, które bazują na 8 tranzystorach Fairchild Semiconductor. I one są zasilane tymi zasilaczami, które dostarczają prąd na ich bramki. Układ jest kompatybilny z mikrosensorami optycznymi, tutaj zainstalowanymi, i ten układ nadzoruje kroki tego silnika. Jak to się odbywa? To odbywa się w ten sposób, że diody optyczne na promieniowanie podczerwone wysyłają światło na te tarcze. Te tarcze pełnią rolę luster odbiciowych promieniowania i one odbija się do tranzystorów optycznych. Tranzystory optyczne zwierają bramki tranzystorów kluczujących i w ten sposób odbywa się pełen nadzór kontroli kroków tego silnika. Ten silnik, przypomnę, jest to silnik czterokrokowy, czterofazowy, synchroniczny, szybkoobrotowy, hybrydowy, o ogromnych osiągach, który również jest doskonałą prądnicą prądu czterofazowego. Przewyższa prądnice trójfazowe obecnie stosowane o 15%. Zaznaczam, że jest to silnik wykonany, uzwojony w moim mieszkaniu w kuchni. W związku z tym nie był nigdy wstępnie badany numerycznie oraz na hamowni. Tutaj znajduje się wykonany przeze mnie zasilacz, który bazuje na układzie AR161. To jest układ DC-PWM impulsowy. On wytwarza sygnały, które są dostarczane do bramek tranzystorów mocy, tutaj zainstalowanych, przykręconych do radiatora. I ten sygnał, który tutaj jest przekazywany, ten sygnał jest odbierany na tych dwóch tutaj zainstalowanych biegunach. Plus czerwony i minus niebieski. Prąd jest filtrowany w trzech czwórnikach symetrycznych, który bazuje na trzech dławikach i na 8 kondensatorach elektrolitycznych o łącznej pojemności 80 mF. Zasilanie jest dostarczone z dwóch transformatorów 320 V, czyli razem łączna moc jest 640 V. Jest to niemała moc, ona jest przekazywana na sterownik. Później Państwu zademonstruję, jak to funkcjonuje. Co chcę powiedzieć ważnego w tej sprawie? Mówię, że to jest układ zaawansowany nie bez przyczyny. Ponieważ tylko i wyłącznie dlatego, że zastosowałem kondensatory tutaj elektrolityczne o takiej dużej pojemności i one wygładzają ten prąd, który jest wytworzony przez transformatory, jest wygładzony, wyprostowany
i bardzo mało jest tętniący. Natomiast ta wysoka technologia głównie jest zainstalowana tutaj, na radiatorach dwóch mostków kluczujących. To są ich podłączenia tutaj do listew miedzianych oraz do listew mocy. To są płaskowniki, które przekazują duży prąd na układy tranzystorów kluczujących. W tym jest istotne to, że koncern Fairchild Semiconductor wyprodukował doskonałej jakości tranzystory mocy IGBT, które idealnie współpracują z mikrosensorami optycznymi koncernu Omron. I w związku z tym, że one tak idealnie współpracują, oczywiście to się odbyło na bazie bardzo dużych przeze mnie analiz wykonanych, nie potrzeba było stosować urządzeń pośredniczących. Jedyną istotną sprawą, która doprowadziła do tego, żeby to jak najbardziej funkcjonowało najsprawniej, to jest zastosowanie przeze mnie diod prostowniczych oraz diod Zenera, które stabilizują napięcie na tranzystorach Omron, ponieważ one mają rating do 30 V, w związku z tym musiałem ograniczyć napięcie, które się przedostaje z układów zasilania. Może tyle wstępnie, co powiem. Aha, jeszcze zapomniałem powiedzieć o diodach LED. Diody LED są też przeze mnie zainstalowane specjalne, ponieważ posiadają w swojej strukturze, nawet je widać stąd, mikroukłady, które sterują natężeniem prądu. W tej chwili można powiedzieć taką jeszcze sprawę, że układy, które zostały przeze mnie sprawdzone doświadczalnie, wykazują ogromną sprawność. Ta sprawność jest zbliżona do jedności, czyli jest to praktycznie nieprawdopodobne, żeby maszyna wykonana była w domu miała tak ogromną sprawność. Dorównuje ona sprawnością wielkim silnikom i wielkim generatorom energetycznym, ponieważ dochodzi do około jedności lub ją przekracza. A w jednym doświadczeniu, co jest bardzo ważne i chcę to podkreślić, przekroczyła sprawność o 70%. Powtarzam, 70%. Nie jest to mój wymysł. Nigdy nie byłem zwolennikiem tak zwanej wolnej energii, ale w jednym doświadczeniu jest to udokumentowane, jest to przedstawione w mojej najnowszej pracy, która została dzisiaj zarejestrowana u notariusza i zostanie niebawem Państwu przekazana poprzez publikację na mojej stronie internetowej. Przypomnę, www.mojewynalazki.pl. Może teraz przejdźmy do testów, ponieważ one są najistotniejsze. W związku z tym rozpoczynam test od zasilania regulatora CC395. Trzema akumulatorami żelowymi połączonymi szeregowo. W pracach to moich jest napisane, że diody LED wskazują poszczególne kroki tego silnika, bo ma 4 kroki. W związku z tym one służą mi do kontroli również i kroków, do kontroli ustawienia, bo posiada on specyficzny system kroków, w związku z tym musiałem je stosować, aby idealnie ustawić poszczególne kroki. Tak jak Państwo widzą, silnik wykonuje płynnie wszystkie kroki, nawet bardzo powoli. Tak jak powiedziałem, tarcze odblaskowe posiadają kod funkcjonalny zainstalowany na tej osi. I można silnik nawet zatrzymywać, ale nie można tego wykonać, ponieważ zawsze krok będzie podany, który pasuje do jego przyporządkowania. To może podkręcimy troszeczkę. Widzimy. Oscyloskop wskazuje oscylogram na przewodach sterujących 2-4, o tego nie powiedziałem. Silnik funkcjonuje w oparciu o 4 przewody sterujące. Tutaj i tutaj. To jest para druga i tu są kroki 2-4, a ta para to są kroki 1-3.
w zależności od tego, jak kod funkcjonalny przekazuje sygnały, w ten sam sposób następuje zadziałanie bramek tranzystorów kluczujących. Tak jak powiedziałem, to się odbywa w dwóch mostkach kluczujących. Każdy mostek, zgodnie z kodem funkcjonalnym, przekazuje sygnały silnikowi. No i podkręcamy. Ampera mamy. Osiem, 67 było najwięcej. Tutaj Państwo widzą oscylogram przebiegu na przewodach 2-4. Identyczny jest na przewodach 1-3. Przejdę na parametry. Sześćdziesiąt siedem herców prawie. Prąd 8,60, prąd spada, ponieważ stopniowo wyczerpują się akumulatory żelowe o pojemności każdy 4 amperogodziny. Dobrze, zejdziemy z obrotów troszkę. Jak Państwo słyszą, warkot jest potężny, ponieważ w tej chwili silnik wraz ze śmigłem funkcjonuje na wzór napędu samolotu. Trochę obniżymy obroty. Także Państwo widzą, że idealnie silnik płynnie funkcjonuje w oparciu o regulator CC395. Okazał się to bardzo dobry regulator, bardzo dobrej jakości urządzenie. Jak teraz Państwo się przybliżą, to można zobaczyć, jak poszczególne kroki funkcjonują. Diody zapalają akurat te, które są przyporządkowane do określonego kroku. O, i tak sobie migają. Zobaczymy, ile zejdziemy. Tu mamy 0,4. Zmienimy go tak. Dobrze, 0,4. Podkręcimy i teraz można zobaczyć kroki. 1, 3, 2, 4. 1, 3, 2, 4. Tak wskazują diody i tak ten silnik funkcjonuje. O, dobra. 8,70 było, 8,25. Dobra. To demonstracja zasilania akumulatorowego i regulatora jest wystarczająca. Teraz troszkę zejdę z obrotów. Tak. Stopniowo zejdę z obrotów. Państwo widzieli, że wszystko pięknie chodzi, wszystko pięknie pracuje. I wyłączamy. Tym razem na dość potężnym zasilaczu, ponieważ on ma moc 0,6 kW, prąd około 11 amperów i to jest moc jego ciągła, w związku z tym nie jest mało. I mam nadzieję, że się nic nie urwie, bo teraz będzie test mocy. Układ potrafi przesyłać prąd bardzo płynnie, w granicach około 4 kHz. W związku z tym silnik nawet podczas małych obrotów nie buczy, nie piszczy i wykonuje swoje zadanie w sposób płynny. Stopniowo będę zwiększał obroty.
mamy 4 ampery. Ponad 10. Dziesięć 70 było. Siedemdziesiąt 2 herce. To jest ponad 4300 obrotów. Tak, Państwo widzą i słyszą. Moc jest duża, przekazana. Silnik w tej chwili ma 300 watów. Oscylogram piękny, prostokąty. Stopniowo będę obniżał obroty i moc. Zasilacz podaje cały czas ponad 10 amperów. Temperatura na radiatorze taka jak dłoń, około 38-40 stopni, ponieważ jest on troszkę za mały do tak dużego obciążenia. Po prostu posiada zbyt małą powierzchnię czynną. Pokażę Państwu również, że może pracować bardzo płynnie na minimalnych obrotach. 0,8 ampera mamy. O. Teraz można obserwować. Proszę, podejdzie Pan, potwierdzi Pan, że funkcjonuje silnik na bazie tych kroków, co powiedziałem. Widać, je po kolei się załączają, tak jak je opisałem na początku tego reportażu. Oczywiście. 1, 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2. Tak pięknie chodzi silnik cały czas i tak funkcjonuje. No jest to maszyna. Na dzień dzisiejszy, może powiem to, co jest bardzo istotne. Na dzień dzisiejszy jest to najdoskonalszy silnik na świecie. I tego nie mówię bez przyczyny, ponieważ jest to zawarte w moich badaniach, które są zaewidencjonowane w mojej ostatniej pracy. I teraz trzeba by sponsora, który by po prostu wprowadził tą maszynę na rynek. Niech pan tak nie patrzy na mnie. Nie, patrzę na maszynę. Okej, no to mamy wszystko. Patrzę na maszynę. Super. O, teraz się pięknie nagrało, jak pięknie się nie chodzi. Żeby to urządzenie skonstruować, to poświęciłem na to miesiąc czasu dogłębnych analiz, żeby on tak pięknie chodził, ponieważ wcześniej był uzwojenia fazowe były podłączone do regulatora fazowego, który wykonywał przepięcia w kontakcie z indukcyjnością silnika. No i trzeba było zastosować taki układ, który będzie skuteczny. Jest to układ na dzień dzisiejszy bardzo skuteczny. Układ, jak powiedziałem, AR161. Wcześniej był stosowany układ AVT735, również bardzo skuteczny, ale nadawał się bardziej do zasilania odbiorników scharakteryzowanych oporem czynnym. A tutaj jest indukcyjność w związku z tym silnika, w związku z tym
występowały problemy. W tej chwili te problemy, jak Państwo widzą, nie występują, nie ma żadnych przepięć, silnik pracuje idealnie, lekutko go rozkręcę tylko. Można się schować. Ponad 10 amperów, jest wszystko zaewidencjonowane. I obniżamy. Panom z Infinoguście podobało się doświadczenie? Trochę baliśmy się. Trochę baliście, widziałem, wy odeszliście. No, nie jest to oczywiście końcówka możliwości tego silnika. To jest dopiero jego, można powiedzieć, że nawet nie połowa mocy. On jest przewidziany na moc 2,5 kW. A silniki, które są u doktoranta Politechniki Poznańskiej, pana Krzysztofa Nowopolskiego, jeden ma moc 6,12 kW, a drugi ma, podobnie jak ten, około 2,5 kW. Także pewnie większość z Państwa oglądała moje różne klipy, które są na mojej stronie internetowej, no ale tutaj za pośrednictwem portalu i Świnoujście myślę, że oglądalność będzie znacznie większa. Także serdecznie dziękuję, wszystkich serdecznie pozdrawiam.